Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto Ratropolis. No i dzisiaj gramy sobie szamanem. Na wstępie jeszcze tylko tak dodam, że jest to kolejny bardzo dobry dla mnie dzień. Też właśnie już ponownie odzyskałem swoją cichą myszkę bezklikową w ogóle. Ale dobra, tym się teraz nie przejmujemy. Losowa lokacja. I zaczynam rozgrywkę. Miejmy nadzieję tylko, że zakończyłem zwycięstwem. I tak jeszcze na wstępie dodam. Jeżeli okaże się, że szamanem nie pójdzie mi za dobrze, pozostałą część odcinka, o ile nie będzie za długi, będę kontynuował nawigatorem, bo jednak bardzo polubiłem gościa. Chciałbym jeszcze sobie zostawić. Dobra, serp. Dom. O Boże. Przeda sobie. Garncarstwo. I mamy dwójkę. Przy okazji trochę też by się przydało może oddalić. Łatwiej będzie zarządzać niektórymi sprawami. I dobra. Jeden taki, jeden strażnik. I przetasowanie. Garncarstwo. Ser. Ser. Boże. Nie, nieźle jak na razie. Chociaż oczywiście wiem, że to początek i w sumie nie ma to żadnego znaczenia, nic. Ale dobra. Przetasowanie oczywiście. I tak. Garncarstwo, ser. I okej, mamy już przygotowaną obronę na tę stronę. Na jakiś lepszy czas, więc no. Teraz tylko poczekać, aż będzie właśnie ten moment, w którym będę mógł zacząć rozbudowywać też drugą stronę i w ogóle lepiej sobie radzić ze wszystkim. Ale na obecny moment dobra. Wygrana. Rozbudowa, złoto, domek. Domek. Na rozbudowę to jeszcze zdecydowanie za wcześnie, w moim odczuciu. Dobra, domek tutaj, ser. I póki co reszty nie będę ustawiał, moim zdaniem nie ma to większego sensu. Jedne co to może tutaj strażników i no. A teraz tak, co my tu mamy? Farma grzybków i akolita. Zawsze byłem zdania, że akolita warto chociaż jednego mieć, więc wezmę. A farma grzybków w sumie nic mi nie zabiera. Wrogowie będą co jakiś czas tak sobie ginąć, co raz na jakiś czas gratisowe pieniądze, czemu nie? Dobra. To w takim razie teraz tutaj już dostawię gościa. No i na obecny moment to wystarczy. Z czasem będę dokładał tam, dokładał tutaj. No. Miejmy nadzieję, że jakoś to wszystko pójdzie. I okej, dobra. Super. Jeden taki tam. Strażnik tam, no i obie strony moim zdaniem są już wystarczająco dobrze przygotowane na obronę przez najbliższe kilka fal, że nie trzeba się niczym przejmować. Lubi co, dziab, dziab. No i oczywiście jest dobrze. O, okej. 4 na 60 dusz, więc jest dobrze. Okej, domek, zdobądź kartę i rozbudowa. Chyba gra wie, co bym chciał wziąć, ale powiedzmy sobie szczerze, na razie nie jestem pewien, czy to dobry wybór. W szczególności, że nie mam jeszcze niczego, co może klątwy nakładać. Powiedzmy, że zaryzykuję pierwszy raz chyba w swojej historii, ogólnie historii gry Ratropolis, podkreślam. A przynajmniej pierwszy raz, kiedy kojarzę, co postawię farmę i tyle. Teraz będę miał przynajmniej raz na jakiś czas zapewnione stabilne przychody i no, nie ma co się przejmować. Wezmąłbym ich wcześniej, tylko nie wiem, czy to jest mądre. A dobra. W najgorszym wypadku bym sobie pluł w brodę, co ja żem narobił. Żałował tego wszystkiego i tyle. Dobra, garncarstwo. Dobra. Przetasowałbym teraz, ale szkoda mi tych 70 sztuk złota. Przynajmniej będę miał teraz pewność, że właśnie zdobędę zakazany handel, czyli pomału dusze będą się gromadzić na coś, co nie wiem, czy nawet kiedykolwiek zrobię. Ale no, przynajmniej będą. Okej. Losowy budynek, czym jest szczury? Złoto. Budynek. Farma, serio? Gdybym wcześniej wiedział, że tu będzie farma, to bym tego nie brał. Ale cóż, nie mogłem tego przewidzieć. Ale na całe szczęście, farm to nie wszystko.
Nawet taka jedna faremka nie musi zaprzepaścić wszystkiego. Ale nie ukrywam jest kartą do odstrzału, bo już jedną postawiłem, więc nie potrzebuję. Chociaż 100 zł co 2 minuty? Może to warte nawet uwagi. Dobra, powiedzmy, że na obecnym cwietu przetrzymam. Jeśli będzie sytuacja, w której już będzie mi bardzo przeszkadzało, to wtedy to najprościej w świecie wyrzucę. A na razie to niech sobie leży i tyle. W sumie powinienem dawno używać tej mojej mocy specjalnej, ale no nie czuję, żeby jedna dusza przy takiej ilości kart, które tam leżą, była opłacalna. Dobra. Właściwy pogrzeb, połowa złota. Poziom przywódcy. Nie, wiecie co? Kondolencji, pozbądźmy się tej farmy. Bo ona mnie aż za bardzo wkurza. Okej, domek albo rozbudowa. Powiedzmy, że wezmę rozbudowę. Nawet przez wzgląd na farmy. Chociaż bardziej na farmy grzybowe, bo patrzcie, teraz 180 złota, nie wiem ile było wcześniej, nie pamiętam, ale co 60 dużo, więc żaden problem w moim odczuciu. I tak, grzybki oczywiście. Murek, okej. Naprawę wezmę na później. Jeszcze nie ma co zakupować. Dobra. Strażnik on. I skoro jest sytuacja jaka jest, to idziemy na prawo. Tak chyba prawo to jest. Właśnie z rozbudową i teraz dwa domy albo doradca. Oczywiście, że doradca, co? Inwestor, zdobądź 3 losowe karty budynków. Gniazdo w rubli, super. Biblioteka, super. Klasztor? Może być. Okej. W takim razie gniazdo w rubli od razu mówi, idzie na tą stronę. Klasztor i inne rzeczy jeszcze pomyślimy. Dobra, serek i przetasowanie. A tak, gniazdo w rubli ma ograniczony zasięg? A wygląda na to, że ma. W takim wypadku powiedzmy, że postawię tu nawet. Jak sytuacja? Jeden szczurek padł, ale to, że padł, to jeszcze nic nie znaczy. Dobra. Karta. Okej. Z kart powiem szczerze, nie widzę niczego szczególnie dobrego, więc niech będzie dom. Super. Super, po prostu wydarzenie. Pokaż im prawdziwe znaczenie strachu. Nie, dwa poziomy przywódcy, mistrz mieszczur, nie. Mistrz tarczy. Zdecydowanie lepsze. No, co prawda wiem, że to by nieźle pomogło z przemiałem i potem ze wszystkim, ale jeden pancerza, no moim zdaniem nie jest to może jakieś zabójcze, ale... No. Z drugiej strony zaś jest znowu mocno przydatne w sytuacjach takich jak na przykład, no rozumiecie, po prostu tylko jeden pancerz może czasami zadecydować o życiu i śmierci naszej armii. Dobra, mniejsza z tym. Klasztor ile wymaga? Akurat się tu zmieści, dobra, w ten sposób. Biblioteka tutaj akurat będzie dobrze. Jeszcze jeden tak i mamy dwóch mieszczurów. Ale nie, nie będę zarzucał zboża. Prędzej grzyby. Dokładnie, grzybki. Nie dość, że szybciej będą się robić dzięki przeciwnikom, to jeszcze zysk z nich jest trochę lepszy. Dobra, garncarstwo. Minus 5 kosztu przetasowania za każdą zdobytą kartę. Nie. Dwa domy, jeden mur. Okej, biblioteka plus dwie karty podczas przetasowań. Okej, fajnie, dwa szkielety. No to szkielet to szczur czegoś tak, kiedy ginie, okej. Aha. Na prawo ile daje? 120, nieźle też. Grzyby, 150 zł. Jest sytuacja jaka jest, powiem szczerze, nawet bym ulepszył bibliotekę. Ale niestety wszystko bardziej wymaga ode mnie właśnie zainwestowania dobrze w rozwój wszystkiego, więc no. Niech będzie, że inwestujemy w tego mura. No i w domki. Chociaż w sumie domków to mamy chyba wystarczająco dużo już.
Do końca gry postaram się ich nie brać, jeśli już to jakieś te bardziej zaawansowane, typu nie wiem jak to się nazywało, te apartamenty czy jakoś tak. Dobra, murek, co prawda będę tego żałował. Postawię go w momencie, w którym tam akurat idą przeciwniki. Tak, wiem, że muszą przeciwnicy. Ale celowo mówię przeciwniki. O, dobra, farma gotowa. Jak wystarczy 80 albo więcej, to zarzucimy na prawę. Wiem, że dużo co nie da, ale to przynajmniej opóźni trochę to wszystkie. Te wszystkie porażki w ogóle, więc tak, tak. O, grzyby. I oczywiście kolejność jak zwykle zniszczona. Okej, okay, usuń kartę, złotodomek. Usuń kartę. Zboże. Zabieram mieszczurów, a już mamy tak grzyby, które są moim zdaniem wydajniejsze. Zakazany handel i sery. Oczywiście sery z zakazanym handlem, poczekam jeszcze chwilę. I jak wygląda sytuacja? 3, 4, 2, a tu mamy 3, 3, 2, okej. Ale zanim coś, to zobaczymy, jak mamy w tym momencie. Nie wiem, jaki to ma sens, ale okej. Ważenie 40 sekund plus 70 zł i 2 do pojemności ręki. Drogie trochę, ale łatwo się to będzie zwracało, w przeciwieństwie do zboża, to ma większy sens. Dobra, bierę. Ale reszty nie chcę. Dobra, tu była trochę gorsza sytuacja, chociaż... Dobra, powinienem pamiętać też o tym, że tam są wróble. No cóż. Zdecydowanie, wróble są czynnikiem, o którym nie należy zapominać. No właśnie, mamy klasztor, zapomniałem o nim. To mogę coś usunąć, ale czy jest coś takiego szczerze potrzebnego do usunięcia? Mógłbym niby sery, ale na razie jeszcze nie. Po prostu aktywuję klasztor, niech się nie przypomina. Dobra. Coś tam poginęło z tego co widzę. Jakaś fajna karta będzie. Budynek dłuż 60. Nałóż 10 klątw na wszystkich wrogów. Nie najlepsze, powiem wam szczerze, ale ja to kupuję. Dobra, teraz mam 24 dusze, to trochę da, więc można to przerzucić. Szybko wieża duchów oczywiście. Nie. Najpierw garncarstwo. Garncarstwo powiedziało mi, co niech będzie, tak. Ważenie też może być. Dobra, 3, 4, 2. 3, 2, 3. Ale to są wróble. Dobra, tym razem zapamiętałem o tym. Nie dałem po raz kolejny tym, którzy posiadają wróble po swojej stronie, niczego potężnego. A wieża duchów na szczęście, nieważne gdzie będzie, i tak ma globalny zasięg działania. Okej, przetasowanie. Jak tam murki? Są chyba w przyzwoitym stylanie, co nie ma co narzekać. Okej, dobra. Szybko zwykła farma. Powiedzmy, że dorzucę tutaj tego gościa. I... Naprawę zarzucę oczywiście po farmie. Zobaczmy, jak mamy tutaj sytuację. Dobra, nikt nie padł. Tutaj padają, czy nie? W sumie nawet nie wiem. Okej, dobra, dobra, nieważne. Procent szans na doradcę albo doradcę z połowę złota? Dobra, dawaj doradcę z połowę złota. Nie mam aż tak dużo, żeby żałować. Rozbudowa. Usuń kartę, zdobądź kartę. Jakaś dobra karta tutaj? Nie. Więc rozbudowa. Nie wiem. Nie trzeba nic. Okej. Oczywiście garncarstwo na sam początek. Grzybki. Ser. Rozbudowa, bym mógł zarzucić na różne rzeczy. Powiedzmy, że zaryzykuję, rzucę na wróble. Może to nie była najmądrzejsza decyzja, ale no. Jest moja tak czy siak, więc... No, raczej jej nie zmienię już po wykonaniu. I dobra, stracę na tym 10 zł, ale niech będzie, to 10 zł straty nie jest niczym bolesnym, a... Pozwoli mi trochę skuteczniej użyć mocy
mojego przywódcy, który nadal jest na pierwszym poziomie. Klasztor. Mam coś do usunięcia? Nie, nie mam nic. No może to jest cały serial, ale powiem wam szczerze, nie jestem na razie zwolennikiem usuwania seru. W momencie, w którym mamy talię składającą się z prawie niczego. Sytuacji, w której po prostu mamy milion kart do obrania na każde rozdanie, więc no. Te sery nawet są bardziej przydatne na obecny moment niż po prostu przeszkodzowe. Dobra, trzy karty oczyszczenia, wrócę, aby zagrozić miasto, dobra. Trzy karty oczyszczenia, cześć klasztor. Słuchaj, mam taką piękną kartę, usuń ją proszę. Dziękuję. Dobra, ekspansja, legendarki. Mamy wróble. Tam mamy jednego wróbla, to na tą stronę też by się przydało wróbla. A teraz mam pewność, że już będzie tu. Dobra. Niestety oczyszczenie, oczyszczenie, grzyby. Sytuacja teraz w sumie wymaga tak czy inwestowania w tą, no w tą stronę. W ten obszar, wiecie, jest trochę jednak słabszy. Ale spokojnie, to i tak się może nade mną zmienić. I dobra. Coś po rusku znowu. I sam błędy z tłumaczeniem zdecydowanie. Ale spokojnie, nie jest to nic strasznego. Widzę tak. Zniszcz sojusznika, żeby przyzwać trzy szczurki. Nie. Murek i kwiatek. Kwiatek jeszcze może jest nie aż tak szczerze potrzebny, ale wezmę. Może później być naprawdę zbawieniem. No a murek to tam za siebie mówi. Po prostu mam dużo cennych budynków na tej stronie, konkretnie tym razem, i chciałbym to bronić przed łatwą śmiercią. Co prawda wiem, że to już trochę przydatność moich wróbli zredukuje, ale no umówmy się, te wróble tak czy siak będą nadal nieocenionym wsparciem dla całej drużyny. A jeśli chodzi o kwiatka, postawię go z tej strony, żeby nie tracić wszystkich cenności, wiecie, za jednym zamachem. Teraz tylko zdobyć coś, co będzie łatwo nakładało mnóstwo klątw. No oczywiście pomijając to, że mamy wieżę. A no tak, zaczynałem się. O nie. No i już niestety widać, że zepsułem z tymi wróblami. Ale może nie jest aż tak źle. Dobra, rozbudowa, złoto, chałupa, rozbudowa. Zdecydowanie rozbudowa. O, przy okazji grzybki są. Garncarstwo, ser. I tak, rozbudowa teraz na... Co mi na co? Mogę na zwykłą farmę, na mura oczywiście, ale mur nie. Albo na wieżę duchów. Teraz 15 klątwy. Moim zdaniem dobry wybór. Co prawda nie na obecny moment, ale zdecydowanie jak już będzie większa i bardziej niebezpieczniejsza sytuacja, co taka wieża duchów będzie zbawienna. Szkoda tylko, że no, mamy jednego kwiatka na pierwszym poziomie. Ale spokojnie, jak będzie więcej okazji, to tym razem już nie przegapię, jako że mam wieżyczkę dobrą od, no, do właśnie takich zajęć. Dobra, zakazany handel ma... No, nawet, moim zdaniem jeszcze można trochę poczekać. Ser, tym razem tutaj straty, to nie. Jak tam murki? Ten jest delikatnie ranny. Nie musiałem tego robić, ale i tak to zrobię. Dobra, on. Dobra, klasztor. W sumie wieża. Dobra, niech będzie, wieża aktywuje. Ale gdybym miał wyższy poziom przywódcy, łatwiej byłoby mi zajmować się wieżą z czystym sumieniem, ale no. Dobra, karta jakaś dobra. No, żniwiarz dusz. Żniwiarz dusz albo poziom. Niestety, chciałem poziom, bo już widziałem fajnie poziom, myślałem sobie. Wiecie, będzie dobrze, hurra i w ogóle, ale no, żniwiarzowi dusz nie mogę odmówić. Żniwiarza po prostu trzymam na ręce, poczekam, że będzie miał kilkadziesiąt ataków, o ile nie kilkaset, wiecie. No, będziemy koksić. No, obecny moment, no. Tylko trzeba czekać. Liczyć na to, że nie zepsujemy wszystkiego. To w sumie, że ja nie zepsuję głównie, bądź co jestem ten, który psuje. I tak wiem, że dużo powtarzam bądź co bądź. Mam taki nawyk, łatwo tego nie zmienię. Niestety. A teraz niech się dzieje, co ma się dziać i tyle. Swoją drogą? Nie zauważyłem wcześniej, żeby można było chować doradców.
Chociaż nie wiem, czy warto ich w ogóle chować. Dobra, szybciej. O, widzę, że tu już jest większe zagrożenie. Jaki jest ten... bossu. Dobra, na całe szczęście, mimo tego, że bossu przylazł, to sobie poradziła moja armia. Chociaż osobiście nie nazwałbym ją zbyt dobrą armią, ale no. Nie wiem, nie oceniać. Dobra, szybko, co tu mamy? Legendarna karta jakaś fajna. Modlitwa Tornado Łaźnia, czyli nie, to nie. No cóż. Chyba wiadomo, w którą stronę to zmierza. Droższy, ale no i potężniejszy. Na obecny moment powiem nie. Jeszcze nie jest czas na niego. Oczywiście znowu kolejność zepsułem. Bo jakby inaczej. Czy trzeba naprawiać murki? Nie, nie trzeba. Potrzeba za to szczurów. Ale jak widzę, szczurów nie ma. Mógłbym niby aktywować grzyby, ale powiem szczerze, tym razem się już się, no, oszczędzę. Czy tam odmówię pokusie aktywacji ich. No. Po prostu dołożę więcej armii. Właśnie, czy przy okazji, co ma nasz kolega? Dół przywołań, spichlerz. I teraz ciekawe tylko, czy to coś się dotyczy grzybowych farm. Wiecie co? Znowu trochę powydaje, ale dobra, dawaj to. Czuję, że to może być naprawdę dobry wybór. Tylko no, teraz nie ma przebacz, żebym to przetasował. Jest idealna okazja, żeby po prostu trochę podładować właśnie rzeźniwiarza. Do takiej sytuacji, w której jeśli już będzie bitwa, to można będzie w stanie zastawiać większość oponentów jednym strzałem. Czas przetasowania minus 2 sekundy. O, ale minus 6 podatku. Albo jeden doradca, ale plus 10 do kosztów wszystkich kart ekonomii. Wolę zmniejszyć podatek, szczerze mówiąc. Dobra. Rozbudowa, karta, złoto. Karta jakaś fajna. Wow. Idealne. Ciężki wybór, ale dobra. To mogę zarzucić, przetasować. Budujemy oczywiście spichlerza i... 300 złoto, 180 zł. Czyli tylko na zwykłe farmy niestety. Ale dobra, i tak nie jest źle. No i garncarstwo i oczywiście. Zanim coś, to tym razem wcześniej wywołam. I tu ile sekund trwa? 15 sekund? Okej. Dobra. Zadziałało tak, jakbym chciał, żeby zadziałało. Nakładam obrażenia od klątwy. Przy okazji robię jeszcze jakieś inne efekty, więc jest dobrze. Właśnie szybko, szybko, żeby się nie marnowało. Przetasowanie przy okazji. No i się jak na złość nie trafił. Dobra, kulita tutaj. Tam chyba nikt nie padł. Nagroda domek, złoto, rozbudowa. Rozbudowa oczywiście. No i nadciąga bossu. A jako, że nadciąga bossu, to nawet nie będę udawał, że nie wiem co zrobić. Decyzja jest oczywista. Poza tym, że ulepszam domek oczywiście. Grzyby. No i jako, że nadciąga bossu, pierwsza sprawa to jest to. I gdy tylko już bossu przybędzie, to nie wystawiamy jeszcze żniwiarza, i tak nie mam szczurów na niego. Ale stawiamy to i aktywujemy wieżę na wszelki wypadek. Co prawda wymaga dalej 60 dusz do aktywacji. To nie jest pocieszające, ale damy radę. Nie takie rzeczy się już robiło. A szkoda, że dopiero tutaj mogę, ale dobra, już stawiam. I przy okazji, poczekam jeszcze, aż trochę więcej się tego pojawi. Dobra, klątwa. Chyba nie wszyscy, bo tu jeszcze widać, że sporo ich idzie, ale przynajmniej wiecie,
Mocno się pozbyłem w ogóle. I te piękne dusze, które dla mojego żywiarza wlatują. Patrzę, już ponad 100 ataków. I gorzej tylko z tym, że padła mi tu armia. Aż by się chciało po prostu... No wystawić takiego żniwiarza. No ale niestety nie. Jedna więcej opcja z kart. Znaczy ten jakich kart, skrzynek. Jeszcze tylko kilka sekund wytrzymać. Dobra. Farmy gotowe, można przytasować. Kolega handlarz co ma? Totem, mur. I parę innych rzeczy. Zaraz zwykły z tym. Pogrzeb. Nawet dobry wybór, nie będę ukrywał. Wojsko niestety będzie nam bardzo często padać, a to przynajmniej zrekompensuje po części koszty tego wszystkiego. Dobra. To pewnie był śmiertelny błąd, ale niech tak będzie. Stawiamy. Kto się nadzieje, ten się nadzieje. I póki jest okazja, to zalecamy wszystko, co jest po prostu. Jeśli nigdy zginie, to pomyślisz, że dla mnie będzie cud. Wow. Jeszcze nikt nie padł. Dobra, aktywujemy. I jeszcze chwilę trzeba poczekać. Dobra, padli. Nie, żeby to teraz było jakoś wielce potrzebne, ale no, padli. Zwrot kosztów chociaż częściowy jest za nich. To można aktywować, tak. Przepasowanie. Rzeczywiście, oczywiście. Mamy 8 szczurów dostępnych. Poziom przywódcy rozbudowa. Nie, poziom przywódcy, wiecie co, to już jest akurat. Dla mnie oczywiste, oczywiste, że muszę brać poziom przywódcy, kiedy tylko jest okazja. Po prostu bez nich to nigdy żniwiarza z 1000 ataku nie wyprodukuje. Nie to, żeby z nimi to było dużo łatwiejsze, no ale... Wiecie, fajnie by było. I zrzut. Co prawda tylko na jednego, dobra. Przetasowanie niech będzie. Przechodzą już tu. To w takim razie tak, tak. I oczywiście brakuje mieszczurów. Więc zarzucamy tak. Naprawiamy murki. I nawet w momencie, w którym ma mi armia padać, to i tak jest w miarę znośnie. Szybko przetasować tylko. O, przy okazji już gotowe. Dobra. Strażnicy. Skirmisher czy jakoś tak. Farmy obie. Super. Oj, karm się. Karm się, żniwiarzu. Gdyż lada moment, będziesz wypuszczony na świat. Kolejny poziom przywódcy. Tylko... Poziom przywódcy, nie no. Wiecie co, muszę wziąć Enta i inne takie istoty, które będą już naprawdę na krytyczne sytuacje. Mam 4. 4 tylko szczury. Nie będę aż takim idiotą, żeby zarzucać jeszcze tamto, więc... Tak. Jednego druida jeszcze. Tutaj mamy 7-2-1, tutaj mamy 7-1. Dobra, to niech będzie tak. Jeszcze serek. I też mogę... Kasa teraz nie jest aż taka istotna. Dobra. To zarzucę w tą stronę, bo jednak... Jak już wspominałem, wróble. O nich też trzeba pamiętać. I wiem, że żniwiarz teraz nie będzie się aktywował ani nic, ale... Drzewiec. Drzewca przynajmniej mogę teraz ładować na tym sytuacji, bo wiecie, im on będzie miał więcej dusz, tym więcej sekund będzie siedział. O, farma już grzybowa jest gotowa. Przy okazji też aktywuję. Może nie z najmądrzejszym ruchem, ale czemu nie? Dobra. Nagroda jakaś fajna, usuń kartę, zdobądź kartę, złoty dom. O nie. Usuń kartę? Mógłbym usunąć ser. Tylko czy cokolwiek tu jest sens usuwać? Szczerze wezmę dom, mówiłem, że już starczy domów, ale... No, powiedzmy sobie, jednak się trochę myliłem w tej kwestii. I domek porządny może jeszcze tutaj nieźle wspomóc. Okej.
Trzeba odbudować tę stronę. O, jak mi miło. Szkoda tylko, że no. Dobra. Przynajmniej tyle. A teraz pokazuj, handlarz, co masz. Mhm. Nie, 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 jeszcze raz nie. Chociaż... Nie, nie potrzebuję farm. O, jakieś coś. No, połowę złota. No niestety, ale... Wszystkie jednostki minus 2. Nie mogę. Nie mogę na to pozwolić, bo to po prostu... Czasem nie wiem, czy było minus 2, czy minus 1, ale no mniejsza z tym, po prostu nie mogę sobie na to pozwolić. Dobra. Jeden murek tam delikatnie można ponaprawiać, ale nie ma co większego sensu. Dobra. Przedwcześnie, bo przedwcześnie, ale aktywujemy. I jakiś tam arcykapłan idzie, więc tak. Nie wiem, co on robi, ale dostał już z klątwy i to się liczy. Wierzę duchu chwilę. Oj, daleko jeszcze. Zwykła farma oczywiście. A wy, koledzy, na wszelki wypadek idźcie tutaj. Bo jak widać, już nie może być przetasowanie szybko. Dobra, żniwiarz, więc jest dobrze. Jak mówię, żniwiarz będzie moją ostatnią nadzieją, jeśli wszystko inne zawiedzie. A niestety może do tego dojść. No dobra, nie jest aż tak źle. Dobra, szybciej. O, przy okazji grzyby już są. Nie wiem, czemu wydaje mi się, że te grzyby dużo częściej się aktywują niż... No właśnie, niż wieża duchów, ale dobra. Ja aktywowałam w sumie w samą porę. I tak. Ty, kolego, idź tam wspomóc. Na wszelki wypadek, a wy sobie możecie wracać do siebie. Nie byliście jednak potrzebni aż tak bardzo. 20 mieszczurów czas przetasowania. Strać połowę złota za... Jak to się nazywa? Za ten... Dwóch doradców... Doradcy mogą być super, ale 20 mieszczurów. No. Proszę was, sam wszyscy się mówi. Po prostu weź mnie, to jest dobry wybór. Wybierz jedną z 10 kart szkilów. Kolejny drzewiec. Wybacz, gościu, ale... Mieć dobry zapas drzewców na naprawdę złe sytuacje, moim zdaniem, będzie dużo cenniejszy niż... Zostać jakiegoś szkila, którego mogę sobie zapragnąć. Dobra. Się zaczyna. Są jaszczury. Dobra, drugi drzewiec na szczęście się ładuje. Więc dobrze. Oba drzewce właśnie teraz mamy na ręce. Jeszcze żniwiarza. Przy okazji jeszcze to niech będzie. No niestety zaraz chyba będzie trzeba wypuścić żniwiarza. Podobnie jak drzewce. A niestety. Dobra, poziom przywódcy, jakaś fajna karta. Leczka wudu. Nie, nie, nie. To by się przydało, ale no, zdecydowanie muszę brać lepsze rzeczy. Pod względem ogółu. Dobra, super, super. Dobra, naprawa. Ja się tak nie czuję, żeby było dobrze. Ważenie, tak. I teraz już mogę z czystym sumieniem powiedzieć, pora wyrzucać ser. Mogę to zrobić wcześniej, wiem, ale... No, jak zwykle mój refleks. Czy jest coś jeszcze takiego istotnego? Nie, więc to. Tak. Nic takiego nie mam, co mógłbym przetasować za kasę, ale nie, ja jestem skąpy, ja tego nie zrobię. A tutaj brakuje trzech dusz, to jakbym aktywował to, żebym miał na wszelki wypadek. Dobra, przetasuj jeszcze raz, gościu.
Tak, naprawa super. Super. Czemu on ma? A dobra, to jest ten drzewiec, którego aktywowałem. No niestety. Ale okej. Okay. Mógłbym zbierać mu duszę, niestety tego nie zrobię. Ze względów oczywistych. Okej, okay, okolica. To coś. Ter, oczywiście. Nie wiem po co to dalej robię, ale robię. Dobra, aktywuję. Na ile się da? Już 500 z ataku, nie no, on już... Jeśli będzie dobrze obsadzony, to on może wygrać wszystko. Tak więc powiem szczerze, drzewce i jego będę zbierał, żeby w jednym momencie ich wysadzić, kiedy będzie już krytyczna sytuacja. Okej, okay, jakieś nowe karty fajne? To jest to coś po rusku, nekromanta. Ciekawe. Nie jest może najlepsze, ale wezmę. Czemu nie? Dobra, to sytuacja jest badziewna. A co tam nadciąga bossu, więc co tam trzeba? Trzy karty strzykawki. A, bogowie przemówili. Pora wystawić jego. No i zarzucić mu strzykawki. Okej, okay. Wieża strażnicza. Co i to? Takie rzeczy się przydadzą. I to jest tak, wieżyczka niech będzie tu. On niech się szykuje po prostu ile tylko może na przetrwanie. I w sumie... No. Wiem, że mógłbym go dać tu czy coś, ale chcę, żeby on po prostu czekał na ostatnią chwilę. Wiecie, nie chcę stracić go. Nie po to tyle siedziałem, pracowałem nad nim, żeby teraz miał przepaść tak łatwo. Chociaż oczywiście jeszcze więcej ich też wytworzę i w ogóle przyprodukuję. Dobra, kolejny ser usuwamy. Gniazdo wróbli, niech będzie tutaj, bo jednak... No, wolę wiecie, wiecie... Gdzie teraz jest fizycznie potrzebne, nie tam, gdzie za chwilę może być potrzebne. A, w ogóle wieżę, zapinam wieżę. Już nie wyrabiam. Prawdopodobnie to tyle. Przez to, że nie wyrabiam z tym. Dobra. A pewnie to naprawdę już tyle ich. Do widzenia. Nie wiesz, styl ataku. To jest nic w porównaniu z tym, co wyprodukowałem wcześniej, ale no niestety. Innego wyjścia nie mam. Jakby nie chcę stracić jego, więc po prostu... No dobra, innego wyjścia nie ma. Jeśli tego nie zrobię, to stracę wszystko. No, nie po problemie. Ulepszę jedną kartę, przetransformuj kartę w legendarną kartę. Ulepsz kartę, oczywiście. Drzewiec, teraz ile to jest i jak to wygląda? O, niestety się nie zmienia to, na czym mi najbardziej zależało. Tutaj też się niestety nie zmienia, tu super. Szczerze, druida wezmę nawet. Spowolnienie 90% jest moim zdaniem naprawdę potężne. I teraz tak, ulepsz kartę, plus 10% zysku złota, legendarna karta terytorium. A, legendarna karta jakaś fajna. Nie, trzeciego drzewca nie potrzebuję. Nekromanta. Co 20 sekund wzywa. Okej. Okay. Akolitów teraz też trzeba, żeby dwóch szczurów tych trupów... No, trupo szczurów, że tak ich nazwę, wywoływali. O, niestety bitwa się toczy. Okej. Okay. W takim razie, że nie wiążę, idź. Proszę cię. Nie chcę, żebyś zginął, ale jesteś potrzebny.
to widać, że bardzo nawet. Niestety wątpię, żebyś sam dał radę obronić ten dziki tłum. Niestety. Dobra, szybciej wieża. Dobra. Co? Serio? Serio? No to za pech. Ten żniwiarz mógł tu jeszcze uratować. Ale nie, musieli trafić w budynek główny. No i stację zepsułem, ale na przyszłość wiem tyle. Jeśli da się mu 3 strzykawki, można go wysyłać spokojnie na bitwę. Drzewo szamaniczne, plus 10 maksymalnego życia do przywoływanych jednostek, fajne. Ofiar przez następne 15 sekund, plus 15, 20 zł, kiedy coś jest przywoływane i... Oho. I wszystkie nowo przyzwane jednostki są ulepszone. O, fajne. Fajne, ale powiem wam szczerze, zepsułem. I to bardzo zepsułem. Dlatego też powiem wam tyle. Będę musiał się trochę podszkolić, to zdecydowanie. Ja na obecny moment to chciałbym powiedzieć, że jeszcze muszę kończyć bardzo. Że mimo wszystko mi się podobało, następna rozgrywka będzie nawigatorem. I powiem szczerze, możliwe, że nawet użyć ją tego samego dnia bądź następnego. Mam wielką ochotę na Retropolis. No moim zdaniem lepiej jest wrzucać takie filmiki, na które mam najbardziej ochotę, wiecie, te gry, niż dajmy na to się zmuszać do grania, no nie wiem, w Sekiro, kiedy mi nie wychodzi czy coś. Nie to, żebym narzekał, żebym nie chciał, tylko rozumieć, o co chodzi. Tak więc... No następny Retropolis będzie bardzo niedługo. Prawdopodobnie nawigatorem. Jak mówiłem, mam wielką ochotę. A jeśli nim, to może spróbuję jakieś wyższe poziomy właśnie generałem. Jak widzicie, 1-3 za każdy poziom. No ja, będzie fajnie. Na obecny moment naprawdę to już tyle. Dziękuję wam bardzo, no i trzymajcie się. Hej, hej.